Ale sprzęt. No, za pierwsze pieniądze kupiłem. Super jest. Taki obiektyw to? No serce. Serce każdej kamery to jest obiektyw. A bo nie, dobra, bez sensu. No, możesz zobaczyć. Nie, się nie znam w ogóle. Jest, tylko delikatnie, nie? Bo trzeba to z tym. No. Jest okej. No dobra. No mówiłem ci, że się na tym nie znam, a ty mi dałeś. Zawsze tak dajesz rzeczy ludziom? Takie drogie? Kacper. Ważne? To było bardzo nieodpowiedzialne, stary, nie? Dobra, weź to posprzątaj, bo zaraz zaczynamy, tak? Słuchaj, Kacper, uważam, że powinniśmy go zwolnić. Inaczej znowu coś zniszczy. Pytał Kacper Ruciński. Abelard Giza. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo, dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. No ja też się cieszę. Że przyjechałeś ze mną moim autem, tak, żeby tutaj być. W pięciu siedzieliśmy i ja w środku, także naprawdę... Powiedz mi, Abelard... Jak żyjesz w pandemii? Jak żyję w pandemii czy w pandemię? A to jest różnica? No nie wiem. Odpowiedz ale na dwa pytania. Jak żyję w pandemii? W tandemie. Nie no, jak żyję w pandemii? No dobrze żyję. No jakby no, przyzwyczaiłem się do... Nie jakby, bo to takie jest... No i to jest stres, no. Nagrywasz rozmowę, no, powiesz jakby ja od razu... Tego nie będzie. Wychodzę na tego nie będzie. Czyli ja w ogóle nic nie muszę odpowiadać. Nic nie musisz odpowiadać. Z tych słów, które już powiedziałem, złożysz każdą wypowiedź. Ja po prostu będę zadawał pytania, a na ciebie będzie jak patrzysz. I będę co jakiś czas odpowiadał, Kacper, tyle lat się zadamy. No przecież wiesz. I po programie. No to opowiadaj. Bo pandemia dla ciebie trwa też tak jak dla mnie od marca? Od marca. I nic w tym czasie nie robiłeś scenicznie? Jak większość Europejczyków od marca zaczynamy tak odczuwać. No, no ale... Scenicznie. Scenicznie to raz wziąłem udział w czerwcu w występie charytatywnym dla klubu Zgrzyt z Ciechanowa. Dokładnie. Jest, pozdrawiamy, jest, pozdrawiamy. Prezydent Ciechanowa. Ciechanów! Tak, a poza tym to nic właściwie. I czekaj, coś było ostatnio? Kurczę, coś się ostatnio cieszyłem na coś. O, to fajnie. Na Mikołajki pewnie. Dostałeś coś do buta. Na jakąś improwizację. Coś, ale to naprawdę, wiesz co, nie no, faktycznie od marca scena to jest zakazana teraz, zakazane miejsce. I, no i trochę tak się dziwnie. No. To dlatego teraz jak patrzę i tyle osób to jest, no to jest takie małe podniecenie. Człowiek chce się zerwać, rzucić w tłum, wiesz. Jakby. To na pewno wytniemy. No patrz teraz. Oj, przepraszam, bo tutaj psuję kadry. No dobrze, czyli, no ale co? No ale pracuję oczywiście. No właśnie. No. Mam to swoją, opowiadaj. Mam swoją pralnię i w tej pralni robię różne rzeczy. Biorę, dokładnie. Od sąsiadów po 5 zł za ciucha, wiesz. A nie myślałeś, żeby zaszaleć i w pralni robić inne rzeczy? Robię inne rzeczy w pralni, ale to potem... Wiesz co, no dobra, tu tak już na poważnie widzę, że tak ci siebie, więc... Nie, możemy nie na poważnie i ludzie się w ogóle nie dowiedzą, co robiłeś w pandemii. Albo uwierzą, co jeszcze gorsze. Kumasz? Abelard prał. No piorę, a co? Nie, no generalnie jest tak, że przerzuciłem się na taką pracę trochę... No nie, właśnie nie wiem, czy tak online, bo online mi się kojarzy od razu z odbiorem jakimś takim online'owym. A w jakiej ale taką... Widziałem, że się przyczepimy do pralni. Dobra, opowiadaj. Zrobiłem sobie w pralni biuro, chyba że żona wchodzi i rzuca pranie, a ja czasami też rzucam, bo to nie jest tak, że tylko żona pierze, bo to normalny dom, cała Polska. Równo uprawnienie. Dokładnie, wszyscy piorą. Tak jest. I nikt nie pierze siebie, żeby nie było, że to pranie wchodzi do gry. Wiecie o co chodzi? Zwykła pralnia, zwykła pralka, wrzucamy, ale w międzyczasie ja na przykład montowałem słuchowisko. Słuchowisko, które zrobiliśmy z Wojtkiem, tutaj z Termosem, którego dzisiaj widzieliście, a może dopiero zobaczycie, bo nie wiem, jak jest zmontowany ten program. Nie wiem, kiedy się pojawi Wojtek. Być może go nie zobaczycie, nie wiadomo. Biedy. A dobrze, dzisiaj fajnie wystąpili. No bardzo fajnie. Bardzo fajnie, więc powinniście go zobaczyć. I z Wojtkiem nagraliśmy takie słuchowisko, 8 odcinków przygód
owadów. Przygód owadów? Ja, przygód owadów. Słuchowisko owada? I też się pojawia tam Ciechanów, także naprawdę, to jest przygoda pewnej muchy, która się pojawia na łące pod Ciechanowem. Ja, wiecie, po trzecim miesiącu wiesz, pandemii to... odwalam. Wiesz, jak to brzmi, ja wiem, jak nie? To brzmi. Wiesz, jak to brzmi. Ja wiem, jak to brzmi. Ale słuchałeś tego? Słuchałeś. Słuchałem. No i co? Słuchałem, bo jeszcze tego nie ma, albo jest, nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Ten. Tak, my właśnie jesteśmy pod koniec, zmontowaliśmy, teraz mamy miks i będziemy to wrzucać na moją stronę abelardgiza.pl i tam będzie można pobrać dwa odcinki, żeby sobie sprawdzić, czy klimat pasuje, czy jednak te owady na łące nie są zbyt porąbane, albo zbyt takie... Ale jak to komuś się spodoba, to będzie można pobrać resztę odcinków już tam za parę groszy i odsłuchać i już. Więc głosu tak. Dajecie ty z termosem. Wszystkie postaci, które tam się pojawiają, a jest ich mnóstwo. A powiedzieliście w ogóle, ile jest postaci? Nie, ale są naprawdę bardzo porąbane. Jest, są? To potwierdzam, bo słuchałem, tak. Tak, ale polecam. Podobało ci się czy nie? No oczywiście, właśnie. Bardzo mi się podobało i absolutnie polecam. Bo to jest bez taka dłuższa żartów. Historia. Co, bez żartów? No mówię, że bez żartów polecam. Sobie. Aha, no, ale tam jest trochę żartów. Tam jest mnóstwo bardzo fajnych żartów. Ale różnych, w sensie to jest różne tempo. Na początku zaczyna się trochę jak taka bajka, ale też taka trochę dla dorosłych bajka, a potem zaczyna wchodzić taką coraz bardziej intensywną historię, różne wątki, trochę nawiązań do naszego dzisiejszego świata. No takie to jest porąbane, totalna wolność. Kończy się śpiewaniem hymnu. I przejęciem władzy. Także do zobaczenia. Standard wprowadzić i jest koniec. I już nic więcej. Nie, ale naprawdę. No jest to taka porąbana historia. Wolność twórcza absolutna, bo zrobiliśmy to tak, jak chcieliśmy. Ja to w swojej pralni zmontowałem, udźwiękowiłem. Powiedz pięknie. Nam, bo ja wiem, co to jest za miejsce. Aha, tytuł tylko podam. Mucha Lena. Tak się to nazywa. To też nie jest jakiś mega tytuł pod tytułem Zagubiona 7, ale tak. Mucha Lena. Może by było wiadomo, że mucha i od razu wiadomo, o co chodzi. Że imię Lena. Bo ona ma tak na imię. Tak, dokładnie. Żeby wiadomo, jaki owad i jakie imię. I ja to szanuję. To wszystko brzmi dziwnie. Nie, bardzo fajnie to brzmi. Nie, polecam. Słuchałeś. Polecam. No, trzeci raz się pytasz. No, ale... Trzeci raz mówię, że słuchałem. Nie wiem, ile razy to wytniesz, więc wolę, żeby chociaż jedno zostało. Chwilę też mówił. Słuchałem. Dobra. No. No dobrze, czyli ten. Bo ja wiem, co to jest za miejsce, ta sławetna pralnia, bo tam byłem. Powiedz, ile to ma metrów kwadratowych, żeby też ludzie wiedzieli. To jest jakieś pół metra kwadratowego. No. Jest pralka, studio. I jak chcemy coś prać, to ja wychodzę z bębna i komputer zabieram i wchodzi pranie. Ja czekam, aż się wypierze na zewnątrz, bo nie ma miejsca. Wiesz, wiadomo, no, bo wchodzisz i od razu już musisz prać albo nagrywać. Nie? Dokładnie. Słowisko, bo nagrywaliśmy to wszystko w studiu zawodowym. Tu montowałeś słuchowisko. Montowałem w pralni, tak. Montaż tu robisz. Tak, dokładnie. No i też napisałem zbiór felietonów w międzyczasie. Jako książkę. Jako książkę. O. 20 kilka felietonów. I co? No składamy to teraz właśnie w jedną taką. Znaczy, to jest już złożone tekstowo. Teraz grafikę, bo rysunki zrobiła do tego Mija. Córka. Moja córka. I naprawdę. 7 lat. 7 lat. Tak długo robiła te rysunki. Ale ona też w tej pralni obok mnie, wiesz, albo pranie, albo ja montuję słuchowisko, wtedy ona wchodzi, czy ja mogę porysować, poczekaj, aż się wypierze. No, bardzo... Bo mają pralnię i salon. No takie dziwne te. A salon, w salonie jest w ogóle szwalnia, także naprawdę... Sami to wszystko tkamy. Nie, no generalnie tak, córa zrobiła rysunki i nie dlatego, że była tańsza niż grafik, chociaż też, tylko dlatego, że robi świetne rysunki i po prostu... O dużo tańsza? W sensie... Czym ją przekupić? Bo musiałeś jej czymś zapłacić. No ile jednak... gum rozpuszczalnych jesteś w stanie przyjąć? Przyjąć czy udźwignąć na przykład? Udźwignąć. Udźwignąć? Słaba jest, także dwa długie wagony gum rozpuszczalnych. A była sytuacja, że szła i jedna jej tak ześliznęła i mówi, kurwa. Jaka siedmiolatka, która kurwa. Bo ojciec stand-uper, wiadomo. A ja to wszystko wcześniej olejem nasmarowałem, żeby się ślizgało. Wiadomo. Dobrze. Tak, więc napisałeś książkę i ona jest drugą twoją książką, którą napisałeś, pierwszą z Jackiem Stramikiem. Tak. Napisałeś... Łapy proszę z żartów. A ta będzie się nazywała Zagłada i czekoladki. Zagłada i czekoladki. Tak. Ja wymyśliłem Zagłada, a Turka czekoladki. Nie, było odwrotnie. Ja wymyśliłem czekoladki, a ona Zagłada. Fajnie. Mroczne dziecko. Mroczne dziecko. Ale jak rysuje pięknie, naprawdę. No, zobaczycie na tym. Widziałeś? Widziałem. No, on wszystko widzi wcześniej i czyta szybciej i słucha jeszcze szybciej. Można słuchać szybciej? On jest wyjątkowy, ale program... Dużo cięć przed nami. Abelardgiza, dziękuję bardzo. Masz drugą książkę napisaną. Czy ty tyle samo przeczytałeś.
w średniej szkole przeczytałem jedną książkę, nie? Jaką? Lalkę. Lalkę przeczytałeś? Tak. Całą. Myślałem, że to będzie erotyczna powieść? Dlaczego całą przeczytałeś? Zawsze lalkę? Interesowałem się lalkarstwem. Nie, no lalkę przeczytałem, nie wiem dlaczego, bo chyba w tym momencie byłem w podobnym momencie jak Wokulski, wiesz, miłostkowo, tak, miłośnie tak. Że też miałem jakiś taki, no nie, że romans, ale tam... Nie, ale myślałem, że wróciłeś z Syberii z odmrożonymi rękoma i miałeś to samo, co Wokulski. Mówię, kurde, to chyba o mnie! Tak, bo były dwie grupy uczniów, które przeczytały lalkę. Ci z odmrożonymi rękoma. No tak, tak, tak. Albo dramat, albo romans. No dobra, a to tylko lalkę? Tylko lalkę. I potem na maturze było pytanie, zrób opis, charakterystyka postaci na bazie wybranej lektury. A ty, Kacper, z lalki. No tak, no bo nie mogłem wybierać, bo miałem tylko lalkę. No wiem, ale... No bo przeczytałem tylko lalkę. Być może podświadomie wiedziałem, że może mi się przydać jakakolwiek lektura przeczytana. No więc mogłeś zaryzykować jeszcze na jagody na przykład, to jest krótsze. I też chyba kiedyś to przeżyłeś. Że miałeś dziwnie jak... by chyba na maturze było. Na jagody charakterystyka postaci? Co tam jest? Tam faktycznie chyba całość się składa z 6 zdań. Naprawdę? Nie wiem, bo nie czytałem. A to Maria Konopnicka, czy kto? O ty stary, znasz nazwiska, dobra. Nie wiem. Sprawdźmy sobie to na jagody, na jagody. Dobrze. Będzie trzecia, czwarta książka, myślisz? Najpierw... Zasmakowałeś w tym? Tak, to jest w ogóle piękne, że możesz wymyślać, co chcesz. Budżet masz nieograniczony, bo to twoja głowa. Komputer jakoś tam to spisujesz, wrzucasz i doborem słów budujesz światy. I to jest naprawdę bardzo fajne. Ale bardzo też mi się fajnie to słuchowisko robiło, bo tam na dźwiękach operując możesz też budować sobie wyobrazić światy. Wszystko praktycznie. Tak. No, I budżet jest minimalny. Budżet jest minimalny. Trzeba kupić licencję, żeby mieć jakąś bazę dźwięków, albo sam możesz nagrywać, ale w pralni mało słychać. Ale jak będziecie chcieli pracującą pralkę, no to macie... Mam to cały czas, dokładnie. No. Jeśli mógłbym się wtrącić, a jakby... Pan tak był takim władcą, takim totalitarnym, co rządzi twardą ręką, to pan ma jakiś taki ogólny koncept, jakby to mogło wyglądać? Tak, ja od lata tym myślę, że jakby co tu zrobić. Przede wszystkim mundury. Ja to mogę wyprać. Ja bym miał tyle pieniędzy. To nie. Dobrze. Skąd ty go wziąłeś? Go? Do. Sam przyszedł. Wiem, jechał obok mnie dzisiaj w aucie w pięciu. Mhm. No dobrze. Pogadajmy o początkach stand-upu w Polsce. Ponieważ nie ukrywajmy, byliśmy jednymi z tych, którzy tam zaczynali stand-up w Polsce. Ten taki stand-up, który znamy jako stand-up. No to co? No to takie czasy trochę odległe. No ile? 10 lat to już ponad pewnie nawet? 2009. Kiedy zaczynałeś? Bo ja zacząłem zaraz po tobie, a to właściwie ty mnie zainspirowałeś. Zaraz po mnie, no. Ja wyszedłem... To chciałeś usłyszeć, że to Kacper mnie zainspirował. Tak jest, mamy to? Dobrze, tego nie wytniemy. Będzie tylko to. Tak. No, fajne czasy, bo takie dziewice. Co najbardziej cię... za czym najbardziej tęsknisz z czasów początku stand-upu? Bo teraz stand-up jest bardzo rozpoznawalny. Są stand-uperzy, którzy potrafią zapełniać wielkie hale. I kiedyś tego nie było. Kiedyś stand-up w bardzo małym gronie był rozpoznawalny przez pierwsze tam 3-4 lata. I też te kluby były. Pamiętasz nasze granie, jak pojechaliśmy i dopłaciliśmy jeszcze chyba po 5 dych do trasy. Bo trzeba jedziesz w trasę 3 dni do dziewczyny ówczesnej jeszcze wtedy. Mówisz, wrócę z pieniędzmi, wyruszam do roboty. To jest moja nowa praca. I wracasz i masz 5 dych pożyczyć, bo było tak. Tak, było. Jedna taka trasa, gdzie trzeba było nocleg sobie tam i nocleg kosztował więcej niż zarobiliśmy. No tak, no to... Ale a propos grań dla małej liczby osób, to chyba nie wiem, czy jest ktoś, kto to przebije. Byliśmy we dwóch. O tak? W Juracie albo w Jastarni, nigdy nie pamiętam, ale na Helu. To była taka trasa, była dwu- czy trzydniowa. Tak. Nie, dwudniowa. I pierwszego dnia graliśmy gdzieś tam we Władysławie, chyba w jakiejś takiej smażalni ryb. I fajnie było. Przyszło jakieś tam 40 osób, coś takiego. I kelnerze tak musieli przechodzić. 2010-2011 rok, coś takiego chyba. Coś takiego, no początki jakieś takie totalne. I było tak, że graliśmy, było widno absolutnie, było lato. Smażalnia, ludzie cały czas chodzili z tymi talerzami, a my to próbowaliśmy do tych naszych widzów. O tak jakbyśmy, wy tu siedzicie, a tutaj był tylko, taki... że z rybą, nie? No. I tutaj cały czas chodzą tłumy po kolejne ryby i tak dalej, no nie? Więc tam krzyczeli, dawaj to, a ja mam inne, a dawaj ten, za dużo ości i tak dalej. No więc to był taki pierwszy występ, ale myśleliśmy, że było kiepsko, nie? A na drugi dzień... Drugi dzień gramy w jakimś tam hotelu, w Juracie albo w Jastarni.
I na 20 jest występ, jest nasz plakat w ogóle, gdzieś tam wysłany, jest na szybie zrobiony. Sala do występu jest mniej więcej tak jak tutaj. Taka hotelowa. No. Taka hotelowa, ale zrobiona na taką, no widać, że tam jakaś ala konferencyjna czy coś. Się schodziło do piwnicy, pamiętasz? W dół, że z recepcji w dół. I do tej sali, no i byliśmy na 20, to mówimy, dobra, to będziemy na 20.30. Na 19.30. Nie, na 19.30. Próba, wiecie, próbę zrobić, no i ludzie wpadną, to zagramy, nie? No jest za 20, za 5, jeszcze nikogo nie ma, pewnie długo otrzypują piach, spokojnie, jest 20, nikogo nie ma, ani jednej osoby. Jest 15 po 8, nikogo nie ma. Nic się nie dzieje. I my za Abelardem mamy, ja bym już szedł. No, słuchajcie, nie przyszedł nikt. Nie było ani jednej jedna osoba osoby. Nie przyszła. Nawet nikt nie było tak, że ktoś szedł i ojej, a dobra, i poszedł. Tylko ojej, to jest dobra reakcja. No, ale to, jakbyśmy siedzieli we dwóch i on byłby sam, dwóch komików, jeden widz. Ale najśmieszniejsze jest to, że taki pewien producent telewizyjny, którego spotkaliśmy w ciągu dnia na plaży, on mówi, o cześć chłopaki, co wy tu robicie? A mamy dzisiaj występ wieczorem tutaj w tym hotelu. A no to na maksa, to ja wpadnę. Dobra, fajnie, do zobaczenia. No i oczywiście, wiadomo, nie przyszedł. Parę tygodni później. Spotyka Kacpra na imprezie. I mówi, słuchaj, bardzo mi się podobało. Naprawdę. Tylko wiesz, musiałem wyjść wcześniej, ale ogólnie naprawdę, fajnie. I wali taką ściemę, nie było tego występu. No nie? Oj, to takie były nasze początki. Tak, no i też twoja śmieszna anegdotka z swoim plakatem, gdzie miałeś napisany Kacper Uciński stand-by comedy. Tak, stand-up był rozpoznawalny. Były takie czasy. No, także to piękne czasy, ale chyba, szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy ja tęsknię za czymś w tamtych czasach. Ja się cieszę, że to się rozwija, że sobie idzie. Jest teraz coraz więcej miejsc, w których można grać, od wielkich sal po małe klubiki. Jest dość duża dynamika, dużo ludzi się zgłasza na open mic'i. Dużo widzów wie, że jest stand-up i każdy sobie, myślę, może znaleźć już swojego odbiorcę i każdy może znaleźć sobie swojego komika. No i to jest fajne. No. A co sprawia, że dalej ten stand-up po tych latach, po tej całej drodze twojej już, co sprawia, że cały czas ten ogień stand-upowy w tobie jest? Co jest naj... Co ja powiedziałem? To jest piękne. Bo ja, pan tak mówił o tym występie, na który nikt nie przyszedł. Ja tak miałem, jak urodziny kiedyś wyprawiałem i... Pan, jak sobie pan wtedy... Bo w człowieku wtedy jest taki smutek. Ale nas było dwóch wtedy, to... Nas było dwóch od razu... Mówili... I ci, co nie przyszli, to nie, że nam się wydawało, że to są nasi przyjaciele. Po prostu obcy ludzie nie przyszli. To była praca, to tak. To taka różnica między nami. Nie? Ale jak pan tak widzi, że ktoś przyszedł i się pan mu nie podoba. A tak bywa czasami. I co wtedy? Mówię, wąt stąd, jak ci się nie podoba. Nie, żartuję. Kiedyś tak było, w ogóle kiedyś było częściej, że się komuś coś nie podobało. Też, że jeżeli ktoś nie znał tego gatunku, no to się trochę czasami zdziwił. A że ja lubię różne takie tematy, czasami pod włos, no gdzieś tam o polityce coś, o religii, no to czasami się zdarzało, że komuś się coś nie podobało. Ale to po pierwsze zderzał się z taką formą albo ze mną po prostu, bo może forma mu się podobała, ale wolał innych komików. No i potem się nagle dowiadywał, co się dzieje. Teraz jesteśmy w internecie, możecie nas oglądać i te programy są ogólnie dostępne, więc każdy wie, z czym można zjeść tego akurat komika. Jeżeli podoba się to super, to przychodzisz, a jeżeli nie, to nie. Jakby to jest właśnie ten moment stand-upu mi się też bardzo podoba, bo jest wielka różnorodność na scenie i taka też widowni. Dywersyfikacja widza. Trudne słowo, nie wiem, czy dobrze użyłem. Ja sobie to zapiszę i sprawdzę. Dywersyfikacja. Jak źle użyłeś, to wytniemy. Albo wetniemy to w dobrym kontekście. Dokładnie. Jesteś znany z tego ogólnie i w środowisku i w ogóle przez ludzi, że jesteś rozkminiaczem, że masz dużo mądrych rzeczy oprócz śmiesznych w stand-upie. Wariacie, daj spokój już. No przepraszam, ale to jest tak, to mówisz miłe rzeczy, a ja mam co tam siedzieć, mówić, wiem, dzięki. Nie, no właśnie, nie, te miłe rzeczy są po to, żebyś powiedział, że ten program jest wyjątkowy. My to wytniemy. Natomiast powiedz złapałeś mi, mnie. Powiedz mi, czy jest jakaś rozkmina, którą miałeś na scenie w programie jakimś, z której, nie wiem, jesteś najbardziej dumny albo która w tobie największe emocje wzbudziła, bo poruszasz bardzo ważne tematy, więc... Jest takie często niewygodne, no nie? No, na pewno w Piniacie mam bit o biciu kobiet. I ten moment, jak wymyśliłem sobie to i pytałem, mówiłem o tym, czy na sali są kolesie, jeżeli tak są, to proszę wyjść.
że proszę, niech spierdalają po prostu, to nie ma co tam prosić takich kolesi. No to na pewno przy testach, jak on mi się ułożył ten monolog. Testy musiały być. No testy były ciężkie. Trudne, bo nie masz pojęcia, jak to zadziała. To nie jest tylko na śmiech, więc też ta emocja, jak jest śmiech, jak coś do was mówimy ze sceny i wy się śmiejecie, to jest czysta, szybka, fajna reakcja. Taka prosta, że o, działa. Ale jak tam jest coś innego, ma wywołać ten tekst coś innego, jakąś inną emocję, to faktycznie jest trudniej potem ocenić, czy to zadziałało, jak to zadziałało, co ludzie sobie pomyśleli i tak dalej. A tutaj, no wiesz, że na powiedzmy 300, 400 czy 500 osób jest ktoś, statystycznie chociażby, kto jest takim... No i w tym momencie, jeżeli on to słyszy, to co on na to? Co na to osoba obok, z którą przyszedł? I wiesz, i miałem testy u siebie w lofcie tam w Gdańsku, tam gdzie prowadzę strefę Gizy. I to były takie testy, no widownia odrobinę większa niż tutaj. I siedzę z ludźmi tak na metr odległości. I było tak, że na jednym teście podpytałem gościa. Ty gościu, nie pamiętam jak to szło, bo w testach to zawsze trochę inaczej jeszcze było. I widziałem ułamek sekundy w jego oczach takiego i czujesz, że coś tam się wydarzyło, to nie? I on był taki, zaraz zaczął coś tam odpowiadać, ja miałem takie, jakby, no bo zderzyłem się, wiecie, to jest tak, jak się teoretycznie coś mówi, to jest łatwiej, jakby, ale jak nagle się spotka twarzą w twarz z taką sytuacją. Ale musiałeś się spodziewać, że może takie coś no być. Oczywiście i nastawiasz się, spodziewasz, ale jak to się zdarzy, no to... Nie, zawsze tam sobie gdzieś tam... Nie pamiętam, ja zapominam swoje rzeczy i czasami jak ktoś cytuje jakąś moją rzecz, to ja nawet nie pamiętam, że to jest moje. No to rzeczywiście bardzo odważny pomysł, żeby w stand-upie o biciu kobiet w taki sposób, jak ty w ogóle chyba w każdy sposób. No to jest... Wiesz co, no, fajne są takie rzeczy i ja nie potrafię sobie jeszcze też do końca z nimi radzić. Próbuję oczywiście i tak dalej. Im więcej fermentu zasieję, im więcej śmiechu oczywiście, ale też im więcej fermentu i jakichś tam myśli w głowie, no to dla mnie tym fajniej, no bo taka komedia mnie też rusza, więc taką chciałbym robić. Pamiętam, jak się kiedyś wkurzyłem na Dougu Stanhope, na moim ulubionym komiku, byłem na żywo i też przez dwa dni myślałem o tym, czy on to, co powiedział, było rasistowskie, czy nie. Byłem w Londynie na tym, ktoś mu nawet krzyknął z widowni, że to jest rasistowskie, a on zaczął odpowiadać i też miał w tym rację. Więc jakby cała ta w ogóle sytuacja była taka... Ja jako komik byłem przejęty tym, że to emocje u mnie zadziałały, że myślenie takie na spokojnie ten temat wziąć i analizować, tak jak on to zrobił, bo musiał to wziąć na warsztat, no to było bardzo ciekawe, że ja się tym przejąłem, a robię to od lat, próbuję być w tym bardziej ostry, widziałem tego gościa, znam go i lubię i szanuję, a co dopiero jak ja wchodzę na scenę, mówię coś i widz się nagle wycofuje, a ja się wtedy wkurzam, że wycofali się, to ja muszę tak pokierować, tak spróbować zrobić. Czyli to jest wina twoja, jeżeli się widownia wycofuje, to nie jest wina widowni, bo jest taki... Typ czy syndrom w stand-upie, u stand-uperów, że często najłatwiej jest im zrzucić winę na widza, że się nie śmiał, że się wycofał i tak dalej. Tak, ale to też to jest, ja zrobię wszystko, żeby nie było wycofania, ale z drugiej strony na przykład to moje wycofanie do Douga Stanhope'a też zadziałało na mnie fajnie, bo przez dwa czy trzy dni chodziłem, zastanawiałem się i uświadomiłem sobie, że to bardziej emocją się wycofałem, niż takim, nie wiem, rozkminieniem. Zależy tobie, żeby widz po twoim występie nie skasował pamięci, jak przekracza próg. Tak, byłoby super. Nie chodzi klubu też, czy teatru. Tak, i nie chodzi też, żeby tylko oczywiście sadzić jakieś kontrowersyjne hasło, żeby był oburzony czy wkurzony, ale to są czasami rzeczy, które przyjmujemy emocjonalnie. Jak przejmiesz ją emocjonalnie, bo akurat miałeś taką sytuację, bo właśnie twój sąsiad na przykład, nie wiem, bije swoją żonę i słyszysz to, albo masz taką sytuację w rodzinie, albo cokolwiek, zupełnie inaczej przyjmiesz ten monolog, niż jak gościu, który ma totalnie fajną sytuację w małżeństwie, siedzi sobie, trochę się nabija z czegoś, bo to jest dla niego bardziej abstrakcyjne. A taka rzecz, którą cię przejęła, nie wiem, twoja historia była gdzieś z tym związana, no jest zupełnie inaczej. I nie jestem w stanie zweryfikować, czy na 300 osób, każdy, jakie ma odczucia, emocje. No nie, każdy nie, ale czy wierzysz w to, że na przykład ktoś po tym, jak był na twoim stand-upie, jest chociaż w jednym promilu innym człowiekiem przez to. Nie mam totalnie pojęcia. Ale chcesz wierzyć w to? Chciałbym tak wierzyć, bo dlatego też to mówię, żeby nawet jak milczeli wracając do domu przez chwilę. To już nawet... jest twoja dla ciebie wartość, tak? Kurczę, no chcę, żeby wiedział, że nie tylko z reklamy społecznej, wiesz,
nie wolno bić, no nie wolno bić nikogo, bo ja wtedy, bo to miałem też całą rozmowę z, na swoim Facebooku, była tam moja... Policją? Moja, nie, była dyskusja na temat, wiesz, też bicia mężczyzn przez kobiety i tak dalej, to w ogóle zaczyna się robić jakiś większy temat, co zresztą super, bo też są takie przypadki, one też są nawet trudniejsze dla tych kolesi, bo też to tak mówię też w programie, bo ludzie się z nich trochę nabijają, mało wsparcia, wstydzą się bardziej. To w ogóle to strasznie skomplikowany temat, nie nawet na taki program, nie też na beat stand-upowy, ale zasianie jakichś wątpliwości, zasianie czegoś, ja myślę, no chyba zdaje mi się w porządku. No, no kurczę, no, tak bym chciał, żeby nie tylko z reklamy społecznej ludzie się dowiadywali czasami o takich rzeczach, tylko nawet od kogoś, kogo nie wiem, może lubią, może mają ochotę się pośmiać i na takim miękkim podbrzuszu czasem, tak wiecie, tak delikatnie... No wydaje mi się, że też czasem to działa jak przykucie balonu. Na maksa. Czy balona nawet, nie wiem jak się mówi. Balonu chyba. To wetniemy dobrą wersję. Tak jest, balonu, balona. Będzie alonu. No bo sobie pomyślałem, że często ludzie są zahukani w niektórych tematach. Po prostu nie potrafią rozmawiać, otwierać się na niektóre tematy. I rzeczywiście po twoim występie, to co ja widzę jako wartość bycia na twoim występie, że jeżeli będzie zalążek takiej dyskusji, to nie będę tłamsił tego zalążka na przykład, tylko będę chciał o tym pogadać. Będę odważniejszy trochę w dyskutowaniu o trudnych sprawach, bo widzę, że koleś miał takie jaja, żeby ze sceny móc rozmawiać o czymś, że jak zaczął o tym mówić ze sceny, to podejrzewam, że 99% ludzi, no bo myślących, wrażliwych ludzi, tak chyba zareaguje, że o, nie? To o tym teraz będziesz mówił. No, chcesz powiedzieć o pedofilii? Super, nie? Tylko jak ty to w ogóle, wiesz, ubierzesz, nie? Są bardzo ciekawi, zadaniem, poprawiają no właśnie... się na krześle, wiesz, mówią, no dobra, no to... Moim zadaniem jest to, żeby spróbować w tej miłej atmosferze coś tam czasem przemycić, jakiś zalążek chociażby do dyskusji, czy do rozmowy, czy do jakiegoś przemyślenia. Co z tego będzie, nie mam pojęcia. Ja staram się zrobić wszystko, żeby to było też zjadliwe, no bo nie możesz wejść, wkurzyć ludzi i wyjść. Bo to jest takie, aha, komik. A są tacy. Żywią się tym. Komicy podejrzewam. No powiedziałem, że tak, no jest to jakiś rodzaj. No pewnie jakiś rodzaj, ale to już taki bardzo wyjątkowy, no nie? A to raczej chyba... Wychodzi na scenę, mówi bardzo straszne rzeczy, w ogóle nieśmieszne, schodzi. Ale zajebałem, nikt się nie wziął. Są tacy ludzie. Natomiast ten, napisałeś, zmieniając temat, napisałeś kryzys. Napisałeś, nagrałeś, zagrałeś, kryzys. Miniserial, można tak nazwać? Można tak nazwać. Bo można. Miniserial. Miniserial. 4 odcinki na YouTube. Tak. Na YouTube. Ale to już dawno temu. Dawno temu. Tak. Ile osób, więcej niż 10, zaczepiało cię i mówiło, panie Abelardzie, może coś pomóc, jeżeli pan ma jakiś problem. Ja dostałem parę maili, to było piękne. Panie Abelardzie, może to się panu przyda. Tutaj taka historia, jak byłem u fryzjera. I mi gość opisze, mówię, ale czad. No tak, no bo to... Ludzie są zero-jedynkowi często. Że... No wiesz, jakby, no, znają mnie ze sceny, znają mnie z ekranu i nagle ja wchodzę i mówię, że jestem smutny, bo ten, więc to nie chodzi o to, że teraz ktoś ma totalne... Chociaż wiesz, w serialu ktoś zdradza żonę i potem jakaś starsza pani go wali w ryj i mówi, zdradzasz żonę, a to jest aktor, no nie? Więc w dzisiejszym natłoku informacji może być jakieś zamieszanie, ale nie, no, myślę, że to było dość czyste przełożenie, że to jest moja wymyślona historia, no nie? Dlaczego nie było cię na Hot 16 Challenge, mimo że byłeś nominowany? Byłem na Hot 16 Challenge, tylko zrobiłem je po swojemu, w swoim... Ohashtagowałeś Hot 16 Challenge? Nie, bo ja tam się trochę sam wprosiłem w to swoje i nagrałem to szybciej niż byłem nominowany. I to było w mojej audycji. Ale ja tam nie rapuję, to była taka melorecytacja tak naprawdę. No nie? Mhm. Nawet dwa razy zrobiłem takie rapy różne, ale to takie nie rapy, tylko takie melorecytacje, bo to trzeba umieć. I tutaj szacuneczek, panie Kacprze, bo Kacper naprawdę świetnie rapuje. Mhm. Proszę bardzo. One, two, three. A pan powiedział, że wszyscy jesteśmy w internecie i... Co? Halo, baza. Jesteśmy wszyscy w internecie. Jak się wydostać? Nie wydostaniemy się już z tego. To już zostało za... Implikowane. Jest takie słowo. Nie wiem, czy dobrze użyłem, ale na pewno jest zaimplikowane. Jesteśmy zanurzeni w internecie i już się raczej z niego nie wydostaniemy, proszę pana. Okay. Wszystko jest teraz w internecie. Pan nawet teraz też jest w internecie. Chociaż nie wiem, czy jest pan w kadrze, ale jakby pan podszedł bliżej. Jak pan podejdzie bliżej, to będzie pan w internecie. A jak pan odejdzie dalej, to ciągle będzie pan w internecie, bo to jest inna kamera. Ale dalej. To jest magia. Pan już nigdy stąd nie wyjdzie, panie Jakubie. Pan już tu zostanie na zawsze. Zniszczyłem typowi banie! No dobrze.
Jesteś wegetarianinem. Tak. Co sprawiło, że jesteś wegetarianinem? Chip. Nie, żarty. Czyli kury jesz. Chip. Co robię? Chip. Kury jem? Nie. No, co sprawiło? Totalnie nie mam pojęcia. To było kilka jakichś takich sytuacji, które... Pewnego dnia stwierdziłem, kurczę, a może bym tak przez 2 tygodnie nie zjadł mięsa. I wyszło. I wyszło. I potem i zapomniałem. Spróbujmy dalej, tak? Tak. I tak po prostu z rozpędu. Było parę potem sytuacji, w których mi pachniało. Jest takich parę dań, które zawsze były mega i trzeba było naprawdę dużo silnej woli, żeby nie jeść. I jak to przeszedłem, to powiem ci, stary, patrz jakie muły. Mhm. Nie, to nie są muły, to jest... To są takie muliki. Sojowy obwis. Wnioskuję. Napisz to na Tinderze, myślę, że... Sojowy obwis. O kurde, to jest masakra. Najgorsze zdanie ever. Cześć mała, jestem sojowy obwis. A powiedz mi, czy kiedyś ubrałeś się nie na czarno? Czyli to jest ta lista pytań teraz. Tak. Lecimy, pytasz, czy byłem wegetarianiem i lecisz dalej. Dobra. Dobra. A chcesz pokazać jeszcze o wegetarianie? No nie wiem, a ty czemu jesz mięso? Bo uwielbiam mięso. Daje mi siłę. Sojowy obwis, kolego. Mm, białkowy. Dobra. Czy ubrałem się nie na czarno? Ubrałem się kiedyś. Słucham. I jaki to był kolor? Jak nie pamiętam, bo mówię, Jezu, jak to źle wygląda i się ubrałem na czarno i... Na komunie byłeś? W albie takiej białej? Nie. Nie? A kiedy? W marynarce. W marynarce byłeś? Ojca, podwinęłem mi rękawy i... To były takie czasy. Nie, no, nowa moda. Kurczę, kiedyś chodziłem nawet na kolorowo, ale jakoś tak nie pamiętam. Jezu, no to już... Na kolorowo wygląda. Wyobraziłem sobie małego Abelarda, który chodzi na kolorowo i mówi, dobra, koniec z tym, tylko czarny. Co ja odpierdolam? Ale to faktycznie, nawet nie są... Kiedy pamiętasz jakąś, no nie tak, datę, to 17 co do dnia, października, co do dnia nie, no ale... Co patrzę, do... wszystko wyprane w jednych czarnych, no ja pier... No i stąd moja miłość do pralni. Musiał być moment, w którym praktycznie zacząłeś się ubierać na czarno, gdzie wcześniej się jeszcze czasem łamałeś. Ja lubiłem już od liceum chodzić na czarno ubrany. Zagrałeś kiedyś na scenie nie na czarno? Oprócz kostiumów takich. Tak, to jeszcze za naszych czasów początkowych. Ja tak się dziwię, że tak dopytujesz, bo przecież jeszcze wtedy miałem niebieskie dżinsy. Nawet w internecie jest jedno czy dwa takie nagrania. I włosy dotąd miałeś. Jezu, nie. Włosy dotąd, jaki czar. Mam zdjęcia. Dobra. Pokaż. Gdybyś mógł się cofnąć w czasie i powiedzieć jedną rzecz sobie, małemu, Abelardkowi, małemu. Co to by było? Nie wiesz nigdy sojowemu obwisowi. Nigdy nie wiesz siwemu facetowi, który cię zachęca i mówi, jestem z przyszłości. Abelard Giza. Dziękuję ci. Dziękuję wam bardzo, dziękuję bardzo. A ty grasz w okularach? Tak. Zawsze gram w okularach. No ale ja gram w okularach i jestem kojarzony z tym, że gram w okularach. Ludzie mówią, ej, to ten w okularach, Ruciński, dokładnie. Ty kradniesz mi imidż. Serio? Kacper, nie ma znaczenia, ilu stand-uperów będzie grało w okularach. Możesz grać bez nich? Gościu, ja bez okularów nic nie widzę. Kacper, jesteś pionierem polskiego stand-upu. Masz... Charyzmę? Charyzmę. Jesteś... Ikoną. Ikoną polskiej sceny stand-upowej. Daję sobie rękę uciąć, że nie ma opcji, że ktoś ciebie z kimś pomyli. Rozpierdol tam. Powitajcie gorąco Kamil Kozieł! Po występie przychodzi do mnie pani i mówi, Kamil, może nie jesteś śmieszny, ale lubię ciebie słuchać. Ja mówię, bardzo fajnie, dziękuję. I tam się wymieniliśmy, pisaliśmy sobie i tak piszemy, piszemy i ona w pewnym momencie wysyła mi wiadomość. Kamil, chodź się założymy, że wyrucham cię na pierwszej randce. A ja bardzo łatwy jestem. Mówię, dobra. I tam umówiliśmy się, pojechałem w umówione miejsce. Ja mówię, no ja już jestem w umówionym miejscu, a gdzie ty? Ona mi odpisuje, a ja w domu wyruchałam cię. Ale tam za pół godziny pisze, ta sama. No i tam
Mówi, albo dobra, tam przyjedź. No to ja to przyjeżdżam, otwieram drzwi, gra wstępna, no to ja zaczynam tańczyć. Tańczę. Coś mi odjebało, czasami też śpiewam. Wigu, wigu, wigu. I w pewnym momencie mówię, a teraz skocz na mnie. Jak w Dirty Dancing. A ja patrzę, ona się rozbiega. Patrzę, skacze. Ja się przestraszyłem. Odsunąłem się. Ona zajebała ścianę. I mówi do mnie, Kamil, co ty robisz? A ja mówię, a, wyruchałem cię. Cześć, Kacper.